Dożynki organizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez księdza Czesława Misiewicza. W chlebie zawarta jest praca wielu osób, ich trudu i wysiłku. Główny cel spotkania w zaciszu tak dużej ilości przedstawicieli dolnośląskiej wsi to przede wszystkim integracja. Żeby podziękować Bogu i ludziom, żeby wspólnie porozmawiać, podyskutować. My już nie mamy siły narzekać, domniemywać, co robimy źle. Po prostu musimy być skuteczni. W trakcie uroczystości prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz wicewojewoda Dolnośląski wręczyli wyróżnienia nadane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. No przede wszystkim rolnictwo jest strategicznym, tak, aspektem naszej gospodarki. Gdzie właściwie nie pojedziemy w świat, tam produkty, polskie produkty są rozpoznawalne i jeszcze nie spotkałem się, żeby nie były chwalone. Tak się dzieje to na tym świecie, że musimy się z całym światem konkurować i musimy być konkurencyjni. Musimy wytwarzać żywność doskonałą, bardzo dobrą, żeby ona była po prostu kupowana przez konsumentów. Gospodarze dożynek podzielili się ze wszystkimi gośćmi chlebem z tegorocznych zbóż. Cały czas idziemy do przodu, inwestujemy w sprzęt. Praca się troszeczkę zmieniła, gospodarstwa są wysoko zmechanizowane, jednak mamy czynnik niezależny od nas, czyli pogodę, która w tamtym roku nas nie oszczędzała. Susza nas bardzo dotknęła, nasze gospodarstwo, mieliśmy ogromne straty. Z Dolnośląską wsią nierozłącznie kojarzy się folklor. Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły ludowe. My swojej tradycji dotrzymujemy, żeby upiec ten bochen chleba, tradycyjnie jego się z nim podzielić i, no i te przyśpiewki, i msza, żeby była, że podziękować Bogu za zebrany plon. Przy okazji piątych dolnośląskich dożynek w zaciszu zorganizowano także piknik wieprzowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.